serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV, nietypowym, ponieważ są ze mną kolejno Piotr i Wiktor, czyli autorzy gry pod tytułem Mocarstwa, która niebawem ukaże się na Wspieram. Za chwilę będziemy sobie mówić o bardzo fajnej historii tejże gry, ale wszystko spokojnie, będziemy sobie dozować. Pierwsza rzecz, która łączy tę grę i dlaczego ona się na kanale pojawiła, ponieważ jest to produkt, jeśli mogę tak w ogóle sobie chłopaki powiedzieć o grze, jest to produkt, który absolutnie totalnie nie jest związany z żadnym wydawnictwem, to jest wasz totalnie autorski projekt, nad którym pracujecie ile to lat? No, będzie już 20 kilka lat. Będzie już 20 kilka lat, ale na szczęście z tego, co też mówiliście, projekt cały czas ewoluował, więc nie ma zasad 20 kilkuletnich. Czyli mniej więcej to łączy Mocarstwa z grą w Stworze, że pojawiły się zupełnie totalnie nowe osoby na rynku, zrobiły grę, jak widzicie już troszeczkę trwało robienie tej gry i nagle postanowiliście puścić ją na Wspieram, czyli właściwie to, po co takie serwisy powstały, żeby właśnie osoby chciały spełnić swoje marzenie. To teraz zobaczymy, czy rzeczywiście gra Mocarstwa jest taka fajna, ciekawa, miła, interesująca. Ja wcielę się w osobę taką prowadzącą, a wy będziecie musieli mnie, a co ważniejsze, tysiące ludzi przekonać. Fantastyczny materiał. Chłopaki, powodzenia. Chcieliśmy wam pokazać troszkę z historii Mocarstw, bo gra, jak już wspomnieliśmy, sięga ponad, ma już ponad 20-letnią historię, pomimo, że dopiero wchodzimy na rynek. Tutaj mamy trochę gadżetów, takich jak mapy, ręcznie rysowane, tak? Na kalce czy na papierze. Dokładnie, te mapy właśnie Wiktor sam ręcznie rysował. Było to ręcznie barwione, w związku z tym, że powstawało to w epoce jeszcze 8-bitowych komputerów, kiedy grafika ręczna, odręczna była lepsza niż komputerowa. Rekwizytami do naszej gry były na przykład ręcznie wykonane banknoty. Stemplowane. Czy okręty zrobione z pionków od szachów heksagonalnych. Ewentualnie kawalerie zrobione ze spinaczy. Tak to wtedy wyglądało. Tak wyglądały kawalerie. Tak więc gra ma swoją historię. Z ciekawych anegdot, co? Jak gra nie nazywała się w pierwszym momencie Mocarstwami, tak? To powstało dopiero później. Jak graliśmy z kolegami, jednemu z kolegów skojarzyły się te zasoby rysowane na mapie i te kolory tutaj z owocami. I po prostu zaczął ją nazywać owocówką i tak u nas się przyjęło i przynajmniej przez 10 lat ta nazwa funkcjonowała. Każdy się pytał, kiedy gramy znowu w owocówkę. Tak to wyglądało kiedyś, a teraz gra doczekała się nowego designu, odświeżenia mechaniki i mam nadzieję, że będziecie z niej bardzo zadowoleni, bo chcemy się podzielić radością z tej gry, jaką mieliśmy w ciągu tych 20 lat i grania i testowania. Chcieliśmy się po prostu nią podzielić z innymi. To teraz mniej więcej widzicie, jaką ewolucję gra przeszła. Mamy całą masę komponentów i oczywiście byczą wielką absolutnie planszę. Ale co tam, nie będzie to spoczywało w pudełku i w tejże wyprasce, tylko niech chłopaki to rozkładają, żebyście zobaczyli to, jak to fantastycznie wygląda. Wiecie, tu się muszę przyznać do jednej małej rzeczy. W sumie mogłem to za chłopaków wszystko rozstawić i nagrać oddzielnie komentarz, ale po prostu chciałem zobaczyć i posłuchać ich komentarzy nad grą, nad którą pracują lat 28 i ta wreszcie przybrała kształty, które mogą zachęcić współczesnego gracza. Komponentów mamy naprawdę sporo. Żołnierzyki, kostki, znaczniki, mapa, papierowe pieniądze, do których mam sentyment i zawsze miło witam, ostatnio w przerewelacyjnej grze Concordia. Widać, że czas potrzebny na wydanie nie poszedł na marne i dostaliśmy dobrze zapodaną grę wojenną. Dobra, wiecie już, jak to się ciężko i trudno rozstawia. To był element bardzo mocno przyspieszony, ale również zaobserwowaliście, jak dużo zmieniło się w samej grze od tych takich
początkowych elementów, chłopaków, którzy po prostu robili sobie tam, kreślili jakieś takie elementy w piwnicy czy coś, wątek Stranger Things się troszkę włączył. Tak jest, albo na strychu, to już jak to woli, lub ewentualnie jakie ma miejsce dostępne, a teraz dorośli faceci już postanowili wydać tę grę w takim wariancie i żeście to rozstawiali, przypomnijcie mi ile, bo to było przyspieszone dla was. 15 do 20 minut. To idealne. Wiecie, że ta gra troszkę wygląda, nie wiem, to jest takie, nie wiem, oczko opuszczone do tych wszystkich, którzy grali w Europę Universalis. Ono wygląda generalnie jak takie granie oddziały, to jest statki, które się przesuwało na takich wielkich mapach bitewnych, takimi, nie wiem, suwajkami. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. U nas nie ma suwajek. Nie ma suwajek, dobra, sorry, ale mamy, może dobra, mamy ręce, trudno. Teraz powiedz to, co powiedziałeś poza kamerą, to znaczy, jak one powstały? No, zaprojektowałem je w 3D w ten sposób, że... Ale to nie jest istotne w tym momencie. Wiktor wcześniej nie projektował 3D. On jest grafikiem w 2D. Musiał się nauczyć programowania 3D, żeby te figurki jeden level wyżej do niczego nie zaszkodzi na pewno. To się nazywa w takim razie pasja. I teraz tutaj, rozumiem, wcielamy się w XVIII-wieczne, tak? Państwa, tak. I będziemy mogli dokładnie się lać, tak, prać na prawo i lewo, no bo wtedy rzeczywiście dużo się działo. A armie były barwne, tak jak to tutaj widać. Armie były barwne, wątek historyczny, dlaczego były barwne, ponieważ w tym momencie to czasami się wygląda, jak ktoś ogląda, nie wiem, Patrioty na przykład, te starcia wojenne mogą wyglądać bardzo głupio, ponieważ jest jeden pułk, drugi pułk, one idą w tym momencie na siebie, nigdzie się nie chowają, one są strasznie kolorowe, wszędzie je widać, no bo taki był sens właśnie prowadzenia wojny XVIII-XIX wiek. Oddziały musiały być widoczne, dlatego były takie bardzo ładne, kolorowe, dopiero w I wojnie światowej to się zmieniło i one niestety zaczęły być takie błotne. I tyle. Panterkę. Tak jest, jakie państwo tutaj mamy? Możemy zagrać Anglią, Hiszpanią, no, Francją, a? Niemcami, Szwecją, a? Rosją, a? Polską, Węgrami lub Imperium Osmańskim. Bardzo ważne pytanie, czy te strony są w jakikolwiek sposób zbalansowane, czy generalnie wszystko jest takie same? Zdecydowanie są zbalansowane. No, świadczy o tym ilość pól, ilość zasobów, jaka jest dostępna. Ale też są pewne specjalne zdolności unikalne, okay, które każde mocarstwo będzie miało dostępne. Bo z tego co pamiętam i z tego co grałem, to wy zbalansowaliście również zasobami, które są dostępne dla każdej ze strony. Czyli granie Zachód jest taki bardziej przemysłowy. Dokładnie, ma więcej miast. Ma więcej miast, natomiast Wschód jest w stanie dostarczyć więcej jednostek zasobów, gorszej jakości, nazwijmy to. Znaczy jest więcej upraw, czyli możesz wyżywić lepsze, znaczy większą ilość armii, ale na Zachodzie możesz wyżywić lepiej uzbrojone oddziały. Okay. Mieliśmy też problem na przykład z Anglią, która ma dość mało pól i żeby z Anglią grało się też dobrze, dodaliśmy im 3 pola w Afryce. A niech mają, w końcu imperium kolonialne. Dokładnie. Zawsze każdy, kto grał Anglią, miał problem ze zwycięstwem, chociaż się zdarzało, ale w tym momencie po takim pomyśle automatycznie każdym mocarstwem, którym chcecie zacząć grać, możecie wygrać. W tej grze mamy 3 tryby, czyli właśnie scenariusz. Kampanię. To jest właśnie zaleta posiadania wydawców. Jak coś strzelę, to mnie poprawią. A jak przez nich przejdzie, to w tym momencie trudno. Wasza rzecz. Scenariusz, gdzie tylko i wyłącznie się bijemy. Kampania, w której mamy już możliwość gospodarki zasobów oraz stawiania nowych oddziałów. I ostatni element, tak zwana pełna rozgrywka, gdzie mamy już te rzeczy, o których powiedzieliśmy, koło, plus koło i wydarzenia. Dlaczego tak to zostało zrobione? Ponieważ gra jest nieco skomplikowana, rozbudowana, to jest lepsze słowo, i po prostu żebyście mogli przez każdy ten element przejść, żebyście mogli zagrać fajnie w pełną rozgrywkę. Fajnie się wdrożyć. Wejść w tą grę na miękko. Tak, teraz pokażemy wam właśnie jak wyglądają te elementy wdrożenia, czyli zobaczycie parę jakichś takich ruchów z każdego z tych poziomów, dokładnie. Scenariuszy, kampanii i pełnej rozgrywki. Tak więc bawimy się dalej. Słowo się rzekło, zaczynamy od scenariusza, czyli chłopaki pokażą teraz, jak wygląda sama walka, która jest najważniejszą częścią tegoż, można powiedzieć, wariantu, tego poziomu, czyli po prostu będziemy się bić. Chłopaki wybrali bardzo ciekawy, przyjemny scenariusz, czyli wyścig do Berlina. Kto pierwszy tenże Berlin zajmie. Tak więc nie zamulając, chłopaki przechodzą do rozgrywki. Jest moja tura, ja gram Imperium Osmańskim. Za cel mamy zdobycie twierdzy w Berlinie. Mam oddziały, jak widać, którym dysponuję. Mogę wybrać, do którym z tych oddziałów rozpocznę swój ruch. Decyduję się na
atak bezpośredni kawalerią, gdyż ma ona tą specjalną zdolność, że porusza się o dwie prowincje. Jeden i w drugim ruchu mogę już ten atak przeprowadzić. I tak też zrobię. Kawaleria atakuje dwoma kostkami, sumując wynik i dodając jeden. Zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. 9, dodać 1, czyli mój wynik to 10. Teraz ja bronię się neutralnymi oddziałami, tym zawsze najsłabszą jednostką, która jest na danej prowincji. W tym wypadku jest to piechota. Ona się broni dwoma kostkami, ale w zamian za to, że jest w twierdzy, ma jeszcze plus 2 do obrony. I teraz, żeby się obronić, muszę rzucić tyle samo co Wiktor, czyli 10, czyli przynajmniej 8 na kostkach plus 2. Jeżeli rzucę tyle samo, co Wiktor wyrzucił lub więcej, to znaczy, że się obroniłem. Jest 7. Rzuciłem 7 plus 2, 9. Niestety się nie obroniłem. Schodzi. Schodzi. Prowadzimy atak kolejną kawalerią, gdyż w mocarstwach rozpatrujemy oddzielnie każdy oddział. Też atakuję, ponawiam, 10 uzyskałem plus 1, czyli 11. Znowu się bronię piechotą, jeszcze jest jedna, 6. Plus 2, 8. Znowu. Udało się. Udało się. No, mam coraz większe szanse. Gdyż mam jeszcze trzeci oddział kawalerii, którym wykonuję ten sam ruch. Tym razem artyleria broni się dwie kostki plus 1 i jeszcze zatwierdzę dodatkowo 2, czyli mam plus 3 aż w obronie. 8 plus 1, uzyskałem 9 tym czyli razem. Czyli ja muszę minimum 6 rzucić, żeby się obronić. Udało się. Tym razem 8 się udało. Plus 3, 11. Co dalej? Mam kolejne dwa oddziały kawalerii, z których będę chciał skorzystać. Jeśli uda mi się przejść przez tą prowincję, będę miał jeszcze jedną szansę ataku na twierdzę jeszcze w tej turze. Spróbujemy to zrobić, ale atakujemy najpierw piechotę, która znajduje się na sąsiedniej prowincji. 8 plus 1, czyli 9. 11. Niestety. Proszę, obroniłaś. Oddział niezależny się obronił, ponawiam więc atak drugą kawalerią. Tym razem bardzo słabo i nieskutecznie. Się obroniła. Przetrzymała atak dwóch kawalerii. Dwóch kawalerii. Więcej w tej turze już jej nie mogę zrobić. Natomiast jest jeszcze w kontakcie ten oddział grenadierów, który spróbujemy zaatakować artylerią. Artyleria w naszej grze ma dużą przewagę w ofensywie, rzucając aż trzema kostkami. Tutaj już jestem w styczności, więc mogę bezpośrednio ten oddział grenadierów niezależnych zaatakować. Uzyskuję wynik 8, tym razem nic nie dodaję. Grenadierzy mają w obronie plus 1. Dwie kostki 7 plus 1? Plus 1, 8. Dokładnie, obroniłem 8, się. Czyli że się obronili. Na tym froncie Niemcy się dobrze bronią. Próbuję tym razem, mogę jeszcze prowadzić jedną artylerią, ale najpierw spróbuję zwykłą piechotą, czyli dwoma kostkami, bez żadnych bonusów. Uzyskałem 10. 9. Plus 1, 10. Czyli się obroniłem. Gdyby nie była to, gdyby to nie byli grenadierze, a zwykła piechota, już by padła. Pozostała mi jeszcze jedna piechota. Wykonuję więcej akcje. 7 plus 1. 7. I ja 6 mam plus 1, 7. Znowu się obronili. Skutecznie się obronili. To już wiecie mniej więcej, jak wygląda podstawowy element gry, czyli walka. Nie będziemy w tym momencie zdradzali, kto w końcu zdobył tenże Berlin, ale sami przyznacie widzowie, że bardzo sympatyczny scenariusz. I teraz troszeczkę trzeba powiedzieć, jaki jest cel tego wszystkiego, ponieważ w tym wariancie, który widzieliście, czyli przy scenariuszu, jak i w kolejnym, który za chwilę zobaczycie, już nieco bardziej rozwinięty, celem jest, chłopaki, zrealizowanie tego, co jest na planszy, tak? Dokładnie. Dokładnie. Czyli na przykład w wypadku tego scenariusza, co graliśmy, było celem zdobycie twierdzy w Berlinie. I ten, który pierwszy zdobył twierdzę, ten wygrał ten scenariusz. Tak jest. W kampanii macie również pewne cele, które trzeba zrealizować. Mhm. I też wygrywa ta osoba, która po prostu udaje się do pierwszej zrobić. W pełnej wersji. To jest bardzo fajne, pojawia się to już jest co innego. Tak jest, pojawia się pewne ograniczenie czasowe, ale o tym powiemy wam na końcu tego filmu. Na razie zobaczcie, jak wygląda kampania i co się zmienia. Tym razem rozgrywamy z Piotrem kampanię, która jest wzbogacona o dodatkowe elementy. Ja właśnie skończyłem swoją turę, grając Imperium Osmańskim.
Więc Piotrze, twoja kolej. Dokładnie. Czym się różni scenariusz od kampanii? Scenariusz widzieliście, to jest po prostu sama bitwa na mapie. W kampanii dodatkowo, jeżeli teraz na przykład atakuje tą prowincję, strzelając najpierw z artylerii, później z piechoty i przejmuje tą prowincję, to są tu uprawy, czyli automatycznie dostaje 3 żetony upraw, czyli zboża dokładnie. To tym ufa, ja będę dawał. Dokładnie. Teraz z kolejnej prowincji atakuję tą prowincję. Nadal mam dużą przewagę siły ognia, uznajemy, że mi się udało. 3 żetony zboża przekazuję. Czyli w tym momencie jest to kopalnia miedzi, czyli dostaję 3 żetony rudy metali. Tu z kolei mamy miasto. Po zdobyciu tego miasta otrzymuję 3 żetony zboża i 3 żetony towarów. Następnie ja ci wymienię, może dam piątkę, a wezmę 2. I jeszcze 3 żetony towarów. Kolejne oddziały posuwają się za tymi, które atakowały. I skończyła się moja faza militarna i teraz jest faza gospodarcza. To wszystko, co zdobyłem, sprzedaję po cenach, które macie tutaj w tabelce, za uzyskane dukaty kupuję kolejne jednostki. Tu mamy pokazane, ile kosztuje piechota, ile kawaleria, ile artyleria. Czyli to wymieniam. Bardzo za cenny dukaty, pomocnik za gracza. Za dukaty kupuję nowe jednostki, które wstawiam w swoim imperium, z którego zaczynałem. Tak, to istotne, że jednostki zakupione można ustawiać tylko w granicach swojego mocarstwa, którym się w danym momencie włada, chyba że zdobędzie się kolejne. Tym razem rozgrywamy z Piotrem pełny wariant rozgrywki, gdzie dochodzą dodatkowe elementy. Między innymi jest tutaj flota, której nie mieliśmy wam okazji wcześniej pokazać. Ja mam akurat fregatę, wybudowałem sobie fregatę, natomiast są dostępne 3 rodzaje okrętów w naszej rozgrywce. Są też korwety najmniejsze, jak i liniowce, które są, mają możliwość 3 pokłady działowe i mocną siłę rażenia. Moją fregatą mogę popłynąć o 5 pól. Morza są podzielone na heksy. Widzę więc, że w łatwy sposób dotrę jeszcze w tej turze, 4 pola, do Krymu i mogę tutaj zrobić desant, zająć bogatą kopalnię złota, jaka tutaj się znajduje. Co będzie miało znaczenie w fazie gospodarczej. Na tym kończę moją turę militarną, rzucam kostką władzy i przechodzę do kolejnego ministerstwa na odpowiednim poziomie. Jedna korona, czyli tu. I teraz właśnie po skończeniu wiktora fazy militarnej następuje wiktora faza gospodarcza, czyli teraz powinien ze wszystkich prowincji, które ma, czyli na której jest przynajmniej jeden jego oddział, otrzymuje odpowiednie zasoby. W różnych ministerstwach są różne zasoby. Po skończeniu fazy gospodarczej wiktora następuje faza militarna moja, czyli teraz ja atakuję, przejmuję nowe prowincje na przykład. Później znowu rzucam kostką i znowu wchodzę do ministerstwa na odpowiedni poziom kontroli. Ministerstw jest w sumie 6, w ministerstwach się zbiera zasoby, w ministerstwach później się sprzedaje zasoby, w ministerstwach się buduje okręty, buduje się umocnienia, w ministerstwach płaci się żołd, płaci się za naprawę okrętów i przede wszystkim w ostatnim ministerstwie wojny rekrutuje się nowe oddziały wojska. Tak, co trzeba zapłacić niestety. Dodatkowo w każdym ministerstwie jest oprócz poziomu kontroli, który wpływa na ekonomię, mamy też pola funkcyjne, które odpowiadają za karty, o których Wiktor powiedział. W naszej grze mamy 2 rodzaje kart. Informacje państwowe oraz informacje europejskie. Te pierwsze dotyczą tylko i wyłącznie jednego mocarstwa, którą gra gracz. I który tą kartę wyciągnie. Dokładnie. Są różne. Są to wydarzenia dobre bądź złe. Można wyciągnąć fajnych ekspertów, którzy dają dodatkowe możliwości, czy zrobić odkrycie nowe, które powodują, że dane mocarstwo ma specjalną zdolność aż do końca gry. Drugim rodzajem kart są informacje europejskie, które dotyczą już wszystkich graczy. Obrazują to, co zdarzyło się w danej turze w Europie i ma wpływ
na rozgrywkę dla wszystkich. Czyli w kole gracz, który wejdzie i wyciągnie taką kartę informacji europejskich, ta informacja nie dotyczy jego, tylko dotyczy wszystkich, jego i pozostałych graczy. W pełnej wersji gry cele mamy troszkę inne niż scenariusze. Jest to gra Territory Control, więc tutaj głównym założeniem jest zdobycie jak największej ilości mocarstw. W zależności od ilości graczy jest to się zmienia, natomiast na przykład na 3 graczy musimy zdobyć 3 mocarstwa, wyeliminować wszystkich przeciwników, jacy znajdują się w naszych prowincjach. I po spełnieniu tego warunku automatycznie gra się kończy. I muszę tutaj przyznać, że chłopaki bardzo mocno zoptymalizowali czas, ponieważ kiedy mi opowiadali, kiedy zaczynali projektować tę grę, to mieli taki pokój, gdzie zamykali tą grę, ponieważ ta gra mogła trwać 5 do 7 dni nawet. Teraz spokojnie grałem bardzo mocno ograniczony czas, ponieważ pierwszy wariant, czyli w tą kampanię gramy 25 minut, a czasami scenariusz, w kampanię gramy już tak godzina z hakiem, natomiast ten pełny wariant zajmuje nam 3 godziny, może troszeczkę więcej. Może troszeczkę więcej. Natomiast jest też ograniczenie takie czasowe, bardzo dobre, nie ma zamulania. Po prostu mamy koło, na którym jeśli zrobimy 3 okrążenia, to co się robi? Kończy grę. Tak jest. I wygrywa gracz, który zdobył największą kontrolę mocarstw. Jeżeli jest równa kontrola, sprawdzamy ilość zdobytych miast i stolic. Jeżeli jest nadal równa, sprawdzamy, kto ma największy potencjał militarny. Dokładnie. I tu się kończy. I w pewnym momencie instrukcji dochodzimy, a jeśli jeszcze to spełnicie, to gracze dzielą się zwycięstwem, czyli taki najfajniejszy możecie zagrać jeszcze raz. Jak już słyszeliście, w tą grę stworzyliśmy 20 kilka lat temu. Przez te 20 lat bardzo dobrze się przy niej bawimy. Nasi koledzy ciągle nas namawiają, kiedy w końcu w nią zagramy. Teraz chcemy tą zabawę oddać wam. Pomóżcie nam wydać tą grę, a później się nią bawcie. Tak jak my. Liczymy na wasze wsparcie. Dokładnie. Czyli słuchajcie, wystartowała już kampania na Wspieram. W chwili, kiedy ten film jest spuszczany, dopiero wystartuje. Po pewnym czasie już będziecie mogli go sobie oglądać na stronie prawdopodobnie projektu, gdzie będziecie mogli wesprzeć wydanie tejże gry. Pewnie kupić jakieś fajne rzeczy na progach, czy jakieś inne tam rzeczy, tak jak to przy dokładnie takich elementach wspierających wychodzi. Teraz to wy decydujecie, czy wam to się spodobało na tyle, żeby dać chłopakom szansę i dać im możliwość zrealizowania marzenia od dzieciństwa, można powiedzieć, w jakikolwiek sposób kiełkującego. Teraz widzicie, stare byki stwierdziły, że chcą wygrać grę planszową. To jest fajne, właśnie po to powstał taki serwis, dokładnie, jak Wspieram, dla ludzi, którzy są kompletnie niezwiązani z jakimiś rzeczami, tylko ci, którzy chcą spełnić swoje marzenie. Czy mocarstwa się ukażą, to w tym momencie jest tylko i wyłącznie wasza gestia i w waszych rękach to jest. Dokładnie. Dokładnie. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze żeście się bawili. Jak nie zrozumieliście, o co chodzi w samej grze, jakby co, to zadawajcie pytania pod tym filmikiem na stronie kampanii. Ja nie będę odpowiadał, tylko będę prosił chłopaków, żeby odpowiadali, ponieważ na pewno o tej grze, mimo że ja oczywiście grałem, widziałem i troszeczkę już na tą grę czasu spędziłem, na pewno macie zdecydowanie większą wiedzę, nawet ponad 20-letnią większą wiedzę o tej grze niż ja. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej. Wspierajcie.